Sentencja „Ornament i obraz, a płaszczyzna” jest czytelną parafrazą tytułu książki Wasyla Kandyńskiego „Punkt i linia, a płaszczyzna”, wydanej w 1926 roku. Ale z drugiej strony, uważnie przypatrując się początkowej części tej sekwencji, przywołuje ona pytanie dotyczące stopnia, w jakim historia sztuki w swojej teorii i praktyce interpretacyjnej podjęła postulat, aby całą historię sztuki przeanalizować z uwagi na elementy, konstrukcje i kompozycje dzieła, czy precyzując nieco, obrazu. Dzisiejsze nagranie jest fragmentem większej całości, a bezpośrednim pretekstem do jego prezentacji stała się wystawa „Znaczenie miejsca” Strzemiński, Starzewski, Łunkiewicz, Rogojska, przygotowana przez Dorotę Seweryn-Puchalską w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu nad Wisłą. Właściwie stał się nim jeden z problemów, obecny podczas pracy nad tą ekspozycją i oczywiście ujawniony także w jej ostatecznej odsłonie, a mianowicie wyraźna próba przemyślenia zagadnień dotyczących samodzielności sztuki awangardowej. Na przekór dążeniom niektórych artystów do doktrynalnie pojmowanej autonomii, wystawa ta pokazuje, zgodnie z duchem abstrakcji, zakorzenienie obrazów w rzeczywistości. I podobnie jak abstrakcja uzasadnia w pewnym sensie związanie prezentowanych tam obrazów z miejscem, tak ornament może, chociaż w sposób nieco subwersyjny, zwrócić uwagę na inne miejsce. Miejsce, w którym obrazy powstają. Chodzi tu, mówiąc dosłownie i w przenośni, o płaszczyznę czy pole, pozornie tylko oczywistych relacji między obrazem a ornamentem, który nie zawsze chce być tylko pustą dekoracją. Z fenomenologicznego punktu widzenia obraz jest innym zjawiskiem niż ornament, postrzegany najczęściej jako asemantyczna dekoracja pozbawiona roszczeń do samodzielności, gdyż jego racją istnienia jest nośnik, dzięki któremu zyskuje widzialność. I właśnie dlatego, chcąc zobaczyć i odkryć grę form na płaszczyźnie obrazu, zasadne staje się pytanie o wewnętrzny ornament. Jeszcze Kandyński odrzucał tytułowe pojęcie jako nieprzydatne dla obrazu, definiowanego jako powierzchnia, na której linie oraz barwy stały się znakami poddanymi jedynie ograniczeniu wewnętrznej konieczności. Ornament, jako forma zewnętrzna wobec dzieła, nie miał dla niego większego sensu. Wrogość wobec dekoracji nie była postawą charakterystyczną tylko dla pioniera abstrakcji. Podobny stosunek mieli niemal wszyscy artyści próbujący osiągnąć w swych pracach czystość sztuki. Można to skwitować krótko. Ornament nie przystoi nowoczesności. Mimo zasadniczej niechęci czy irytacji, jaką ornament wzbudzał i wzbudza także dziś w niektórych kręgach artystów, widoczny jest w tym stwierdzeniu pewien ważny trop, który warto na wstępie przywołać. Nie należy bowiem zapominać, że ornament w refleksji historycznej wiązany był od starożytności z pojęciem decorum, czy greckim prepon. Najbliższym jego właściwego sensu przekładem na język polski wydaje się być słowo stosowność, nie wyłączając tego znaczenia także wartości retorycznej, co odpowiada umiejętności znalezienia odpowiedniego sformułowania, aby za jego pomocą umieć przekonać publiczność. Błędnym więc rozumieniem byłoby utożsamianie go z zewnętrzną ozdobą, jako dodatkiem do kostiumu czy rzeczy, rodzajem designu, a oznacza on coś bardziej pozytywnego. Działanie, które zachowując umiar, odnosi zamierzony skutek w odpowiednim momencie życiowej relacji i rzeczywiście przekonuje, można by rzec, w owocny sposób otwiera na coś oczy, czyni widzialnym. I zapewne z tego powodu nie dało się go tak łatwo wyprzeć i może wbrew intencjom niektórych nowoczesnych twórców doczekał się swoistej rehabilitacji. Ostatnio Markus Brüderlin podjął się nieco karkołomnego przedsięwzięcia polegającego na tym, aby wskazać, że malarstwo abstrakcyjne jest kontynuacją historii ornamentu. Wygnany z obszaru sztuki schronienie miał odnaleźć w arabesce, ostatniej obok rokaj, historycznej formie ornamentu. Ta pasażerka na gapę, jak ją nazywa, zagnieździła się już w koncepcji romantycznego obrazu i zaczęła wpływać przez symbolizm i secesję na sztukę zmierzającą ku abstrakcji. Rozwidlając się w kierunku abstrakcji geometrycznej, w obrazach Rodczenki, Albersa, Mondriana,
i organicznej, gdzie znajdujemy ją u samego Kandinskiego, Matisa czy później u Jacksona Pollocka, rysując w wielkim uproszczeniu próbę odkrycia ornamentu tam, gdzie wydaje się go brakować. Pojawia się też nieoczekiwanie w sztuce skażonej okruchami rzeczywistości. Podążając tym śladem, pierwsza część referatu będzie rodzajem propedeutycznego szkicu, w którym przyjrzymy się kilku przykładom, co przygotuje nas, mamy nadzieję, do tego, aby zająć się następnie ornamentem w kontekście teoretycznych rozważań dotyczących obrazu i ostatecznie pozwoli w nieco innym świetle zobaczyć prace wiszące w Kazimierskim Muzeum. I od razu trzeba poczynić kolejne wyjaśnienie, bowiem warto podkreślić, że ornament nie będzie, jak to zazwyczaj ma miejsce, traktowany jako marginalna dekoracja czy zbiór zbędnych akcesoriów, ale umieszczony zostanie w kontekście jego znaczenia dla obrazowego przedstawienia. Taki sposób widzenia nie wiąże się z dociekaniami dotyczącymi klasycznych pytań o ornament, to znaczy o historię jego przekształceń, formę czy funkcję poszczególnych zdobień, a raczej dotyczy gramatycznego derywatu, tego co skrywa się pod słowem ornamentalność. Zgodnie z jego formą językową można pod tym pojęciem rozumieć coś na kształt zasady ornamentu, prawo jego struktury lub prawo rozwoju, co kieruje naszą uwagę raczej na modus kształtowania, a nie na ukształtowany już motyw. Nasz eksperyment otwiera budzący skojarzenia z pasem tkaniny, jednak nie tyle zdobnym dywanem, co szorstkim bieżnikiem. Ordynarny, na pierwszy rzut oka, niemal zgrzebny, wydający się być zaprzeczeniem wyrafinowanej dekoracyjności i zbytku, pozbawiony splendoru kunsztownej ozdoby, można powiedzieć prymitywny ornament. Jest to odcisk opony samochodu, praca Roberta Rauschenberga, wykonana przed jego pracownią na Dolnym Manhattanie jesienią 1953 roku przy aktywnym udziale Johna Cage'a, który kierując powoli swoim Fordem odcisnął ślad wylanej przed tylnym kołem farby na 20 sklejonych ze sobą arkuszach papieru. Tematem tej pracy wydaje się być problem technicznej reprodukcji. Zamknięta w ramach, we wnętrzu filadelfijskiego muzeum, staje się dziś niepowtarzalnym zjawiskiem pewnej dali, niezależnie od tego, jak blisko by ona była. Niejako na opak za sprawą powierzchownej formy, przywołując auratyczną lekturę dzieła. Podczas pierwszych publicznych prezentacji, na początku lat 70. ubiegłego wieku, na wystawach organizowanych m.in. w Instytucie Sztuki Współczesnej w Filadelfii czy w Minneapolis, była ona pokazywana jako zwój z widocznymi różnymi fragmentami znaku bieżnika. Czasami był on nawijany dość ciasno, co sprawiało, że widocznych było tylko kilkadziesiąt centymetrów. Przy innych okazjach papier był rozwijany na długość około 2 metrów, co podkreślało przestrzenne rozszerzenie, jakie miała na myśli Rosalind Krauss, pisząc w eseju Rauschenberg i zmaterializowany obraz z 1974 roku, że długość i czytelność znaku opony, zarówno jako forma, jako proces, w pracy tej staje się nierozerwalna, aby dosłownie ukazać sposób, w jaki dzieła sztuki rozwijają się w przestrzeni. W takim odczytaniu praca staje się studium tego, co można określić jako wewnętrzna mechanika samej sztuki, zarówno ucieleśniającej czas, jak i ukazującej proces jej tworzenia. Autorka w ewidentny sposób nawiązuje do słynnego artykułu Leo Steinberga z 1972 roku Reflections on the State of Criticism, który usankcjonował szczególne podejście do powierzchni jako kategorii, która w istotny sposób zyskała znaczenie dzięki pracom Rauschenberga z początku lat 50. XX wieku, utrwalając jednocześnie jego rangę w powojennej sztuce. Steinberg posłużył się terminem płaska płaszczyzna obrazu, aby wyjaśnić tę radykalną zmianę, dzięki której pomalowana powierzchnia nie jest już analogiem wizualnego doświadczenia natury, ale procesów operacyjnych. Formuła zakładająca przewijanie utworu oraz implikująca potencjalną możliwość wydłużania i cofania obejmuje zarówno czynność, jak i procesualność oglądania. Przypomina o czasie potrzebnym, aby opona odcisnęła swoje piętno, przypisując pracy jakość temporalną. Oprócz wymiernej długości,
Ważne są tutaj także dwa inne fizyczne aspekty manifestacji druku i warunki powstania dzieła. Pierwszym jest widmowy ślad niepomalowanej przedniej opony samochodu, odciśnięty na papierze równolegle, lecz nieco poniżej odcisku farby zbieżnika. To zdublowanie uświadamia widzowi proces powstawania pracy i wzmacnia trwałość znaku. Drugim aspektem jest stopniowe zmniejszanie się wyrazistości odcisku pomalowanej opony, które przypomina zanikający dukt pędzla ślizgający się po powierzchni płótna. To powolne zanikanie może działać jak wizualny odpowiednik muzycznego stopniowego wyciszania, potęgując poczucie upływającego czasu. To właśnie takie czasoprzestrzenne cechy pozwalają na skojarzenie z performancem, tematem, który zdominował krytyczną lekturę tego utworu w ostatnich latach. Krytycy sztuki, jak i historycy wskazywali, że praca ta ma charakter precedensu, zarówno dla chronologii akcji samego artysty, jak i eksplozji performatywności w następnych dekadach. Odcisk opony samochodu można zatem ulokować na osi rozwoju takich prac opartych na uchwyceniu śladu indeksowego. Zaczynając od kapanych obrazów Pollocka, przechodząc przez pracę samego Rauschenberga, a następnie przez linię Piero Manzoniego z lat 1959-61, wideo Paula McCartiego Face Painting Floor White Line z roku 1972, do performansu Mariny Abramowicz i Ulaja z 1977 roku, w którym przez 16 godzin jeździli w kółko vanem, zostawiając krąg znaczony wyciekającym olejem i śladami opon na placu w Paryżu. Jednak proste przeniesienie bieżnika opony na papier nierozerwalnie łączy Automobile Tire Print z konkretną chwilą w rzeczywistym świecie. Moment, gdy opona spotkała się z farbą, a później z papierem, w konkretnym miejscu, na ulicy, a tym samym osadza ten proces bezpośrednio w grafice. Brak jakiegokolwiek tradycyjnego narzędzia służącego do robienia sztuki eliminuje indywidualną ekspresję, ale także usuwa ciało artysty z obszaru tworzenia sztuki. Posługując się samochodem i obecnym w nim kierowcą, zamiast pędzlem czy ołówkiem, Rauschenberg podważał prymat indywidualnego dotyku, a jedynym gestem, poza konceptualnym przygotowaniem i kierowaniem pracą, było rozlanie farby na ulicy. Chociaż nadal jest określany jako grafika, status dzieła jako monotypi z czasem schodził na dalszy plan, a zainteresowania badaczy sztuki skupiały się na bezpośredniości nadruku lub znaku, na tworzeniu powierzchni receptywnych, na których można zapisać, zebrać lub zindeksować bezpośredni odcisk elementów ze świata rzeczywistego. Niektórzy próbują interpretować tę pracę w kategoriach ready-made, za pomocą której Rauschenberg przeciwstawił się autorskiej obecności w abstrakcyjnym ekspresjonizmie. Przyjmując strategię Cage'a i dokonując jej swoistej aplikacji w obszarze sztuk wizualnych, Rauschenberg rozszerzył tryb ironicznego oporu wobec hermetycznej estetyki i etosu indywidualizmu świata sztuki lat 50. XX wieku. Także napinając relacje ornamentu do naśladowania, symbolizowania czy abstrakcji w sposób, jaki wypracował już we wcześniejszych pracach, takich jak chociażby białe obrazy z początku lat 50. Biorąc pod uwagę moment przejścia od wysokiego modernizmu reprezentowanego przez ekspresyjnych abstrakcjonistów do desublimacyjnych strategii następców szkoły nowojorskiej, można potraktować tę pracę podobnie jak wymazany rysunek de Kooninga, jako wypowiedź, jeśli nie wprost ironiczną, to na pewno polemiczną, tym razem wobec pierwszego obrazu Barneta Newmana z 1948 roku One Man One, w którego nazwie także skrywa się pamięć ornamentu. Ta zmiana z kierunku wertykalnego na układ horyzontalny zdaje się była w pewien sposób zaimplementowana w wewnętrznym sporze dotyczącym rozumienia abstrakcji rozgrywającym się między Mondrianem a Newmanem. Fragment farby i odcisk niepokrytej farbą przedniej opony w zbliżeniu nabiera subtelności, przypominając haft czy koronkę znaną z inkunabułów fotografii. Można w tym miejscu przywołać fotogeniczne rysunki Williama Henry Fox Talbota opublikowane w Pencil of Nature
jak i jego późniejsze prace. Mamy tu niewątpliwie do czynienia z fascynacją technicznymi możliwościami nowego wówczas medium. Sam Talbot zwracał uwagę, że dzięki ostrości fotografii przedstawiane i reprodukowane mogą być ledwo widzialne najdrobniejsze przedmioty, nawet najcieńsze nitki. Ta zdolność odnosi się rzecz jasna również do świata ożywionego, na przykład wypreparowanych struktur roślin. Jeśli spojrzymy na fotografię z koronką i liściem z 1838 roku, to zobaczymy właśnie takie obrazowe porównanie świata przyrody i techniki. Filigranowy liść paproci możemy potraktować jako emblemat natury, natomiast znajdujący się wyżej fragment koronki, w którym dostrzegamy liście i kwiaty stylizowane na roślinne ornamenty, utrzymane są w logice przemysłowo wytwarzanej dekoracji. Jak się wydaje, raczej nie chodzi tu o tradycyjne rękodzieło, ale zmechanizowany proces produkcji. Na jednej płaszczyźnie spotykają się zatem pierwowzór i jego mechaniczne naśladownictwo, w pewnym sensie ujednolicone teraz za sprawą kolejnego poziomu odwzorowania, bo widzimy jedno i drugie jednocześnie. W przypadku zdjęć samych koronek pierwowzorem staje się ornament koronki właśnie, co zagęszcza obrazową tkankę fotografii, niejako wskazując dzięki temu na nią samą, co można spróbować oddać w języku, mówiąc, że odwzorowanie odwzorowuje wzór. W tych fotografiach ważne wydaje się być dla nas nie samo zreprodukowanie przedmiotu, bo nie chodzi tylko o wygląd, oddanie ich materialności, ale fakt, że wzory są inkorporowane w światłoczułą powierzchnię obrazu. To, co ostatecznie pozostaje, to ornamentalna, dwuwymiarowa struktura na płaszczyźnie. Fotografowany przedmiot i powierzchnia obrazu są przeplecione ze sobą do tego stopnia, że sfotografowana tkanina staje się równocześnie matrycą samego obrazu. I jak się wydaje, ponownie możemy powtórzyć, że paradoksalnie wraz z marginalizacją znaczenia ornamentu jako zwykłej ozdoby, która może wszakże upiększać przedmioty codziennego użytku, nie roszcząc sobie pretensji do bycia sztuką, w obszarze sztuki powstaje funkcjonalny ekwiwalent skrywający się wewnątrz każdego dzieła, tworzący wewnętrzny porządek, za sprawą którego to, co rozdzielone, na powierzchni obrazu, na przykład przedstawienia figuralne, łączy się silniej niż w naturze. W przypadku fotografii Talbota rzeczywiście mamy do czynienia przede wszystkim z banalną koronką, dekoracją, która jako odwzorowany ornament przechodzi w obraz. Warto jednak zauważyć, że każda kolejna kopia papierowego negatywu zaciera ostrość i wyrazistość filigranowej struktury, a gęstość powierzchni wzmaga się przy zdublowaniu. Ciekawe rzeczy dzieją się również w miejscu, w którym materia strzępi się i nie przylega bezpośrednio do płaszczyzny obrazu. Dzięki ścisłemu związkowi tkaniny z powierzchnią zdjęcia z jednej strony oraz wyraźnym załamaniom na nieregularnych krawędziach i fałdach z drugiej, możemy dostrzec wyłanianie się obrazu z materialnej powierzchni i tworzenie kolejnych poziomów prezentacji dzięki kondensacji motywów. Mamy tu do czynienia z niezwykle ciekawym początkiem poszukiwania i ustanawiania obrazowości fotografii jako środka zapośredniczającego, a jednocześnie ukazującego rangę medium. Ta analogia wydaje się także możliwa do zastosowania w przypadku ornamentu. Zobaczmy kolejny przykład świadomej, intermedialnej gry. Fotografia głowy Chrystusa jest niemal niemożliwa do rozpoznania, gdybyśmy chcieli umieścić ją w ramach przedstawienia figuralnego. Można próbować tłumaczyć brak dosłowności i uzasadniać, że z powodu słabości nowo odkrywanej, rodzącej się fotografii zostały pominięte czy nieutrwalone cechy figuralne, a został tylko zarys głowy Chrystusa jako pewien ornament ustalający jedność kompozycji. Jednak wydaje się, że bardziej chodzi tu o to, że jest to fotografia witraża. Mniej istotne są detale i szczegóły postaci, akcydentalne przypadłości. Ważniejsze jest samo działanie światła. Trudno tu mówić o błędzie, bo raczej mamy do czynienia z odkryciem istoty tego przedstawienia, a może jego podwójnej natury.
Z pozornych błędów czerpie także Gerhard Richter. W prezentowanym teraz obrazie efekt nieostrości uzyskany został nie za sprawą rozmycia farby, ale od wzorowania techniki drukarskiej. Podstawą tej pracy jest niewielka, kiepskiej jakości prasowa fotografia angielskiej królowej. Po powiększeniu do rozmiaru płótna jeszcze bardziej traci wyrazistość. Poza tym autor wzmocnił efekt rozmycia za sprawą podwojenia i lekkiego przesunięcia. Widzimy więc jakby dwa nakładające się na siebie obrazy, co może stwarzać problemy z rozpoznaniem przedstawienia. To podwojenie powtarza się, bowiem Richter tworzy kolejny obraz zatytułowany Elżbieta II. Widzimy teraz, że kolejna praca nieco różni się od wcześniejszego obrazu. Tym razem malarz wykorzystał dodatkowo efekt mory jako odzwierciedlenie rastra charakterystycznego dla niskiej rozdzielczości druku offsetowego. Pojawienie się tej siatkowej struktury traktowane jest jako wada, której należy unikać, kiedy priorytetem jest dbałość o jakość. W przypadku pracy Richtera mamy ten błąd wzmocniony, użyty świadomie, aby jeszcze bardziej obraz pozbawić ostrości, a także, żeby podkreślić, że ten konkretny obraz powstał jako odwzorowanie punktów rastra. Reprodukuje druk, a raczej sposób, w jaki za sprawą technicznego wewnętrznego ornamentu powstaje drukowany obraz. A ten po raz kolejny staje się obrazem zapośredniczonym. I jasne jest, że nie chodzi tu o portret królowej z natury, ale obraz królowej wykonany na podstawie gazetowej fotografii. Malarz zdaje się konstruować i kontrolować swoje dzieło jak maszyna. W kontekście naszych rozważań interesująco prezentują się prace Richtera z serii Silikat. Są to cztery duże obrazy z powtarzającą się strukturą all over. Mimo że na pierwszy rzut oka przypominają one ornament, sprawa nie wydaje się tak oczywista. Komplikuje się, gdy poznajemy, że na pytanie, czy w przypadku tych obrazów właśnie o to chodzi, artysta odrzekł: malowanie ornamentów jest to coś najgłupszego, co można robić. Jednak mimo to stanowią ciekawe wyzwanie dla bezpośredniego zmierzenia się z ornamentalnością. Christian Spies, który porównuje ich strukturę do widzianych wcześniej fotografii, zastanawia się, lekceważąc przytoczone wyżej zdanie Richtera, w jaki sposób ornament, jako matryca generująca obraz, może pośredniczyć między materialnym nośnikiem obrazu a powstającą na nim reprezentacją. Ta reprezentacja staje się problematyczna, tym bardziej, że chodzi o twórczość artysty, którego prace wykazują szczególną ambiwalencję między malarstwem przedmiotowym a abstrakcyjnym. W tym wypadku nie jest jasne, czy przyporządkować je do dekoracyjnej abstrakcji, czy raczej do malowanych en grisaille płócien z nieostrymi partiami jako cechami charakterystycznymi dla jego fotomalarstwa. To, co jest namalowane, pozbawione jest koloru. Nie można też w sposób pewny rozpoznać na płótnie czegoś, jak to ma miejsce w przypadku malowanych zdjęć z rodzinnego albumu czy reklamowych folderów. Występuje natomiast podobieństwo do irytujących swą dwuznacznością obrazów zasłon. Podobnie jak tam, łudząca iluzja trompe-l'œil w paradoksalny sposób jest powtórzeniem ornamentalnej struktury, uporczywym powtarzaniem wciąż takich samych elementów, co ostatecznie powoduje pojawienie się autoreferencyjnej powierzchni. Bowiem im bardziej zbliżają się one do abstrakcji, przestaje się szukać podobieństwa do czegoś innego. I tak w przypadku silikat ornamentalne konstrukcje jawią się jako samodzielne struktury, oparte na własnej logice. Ale czy można je uznać za rzeczywisty element reprezentacji? W sukurs przychodzi karta 743 z Atlasu, w którym Richter archiwizuje źródła do swoich prac, dokumentując swój artystyczny rozwój i dorobek na przestrzeni dziesięcioleci. Tam znaleźć można fotografie prezentujące wynalazek japońskiego chemika Osamu Sato, który obserwując skrzydła motyla zaprojektował praktycznie niewidoczną, barwną substancję,
która nadaje wyjątkowy połysk występujący w egzoszkieletach owadów. Silikat, czyli krzemian, pozbawiony jest całkowicie pigmentu, a kolor pojawiać się może za sprawą załamania się światła na krystalicznej strukturze. W rzeczywistości obrazy te przedstawiają wygenerowaną komputerowo reprezentację struktury krzemianu, która pojawia się jako wiązka trzech ciemnych owali przypominających komórki osadzone w siatce o strukturze plastra miodu. Komórki te są rozmieszczone równomiernie na jednym z obrazów, a pozostałe ukazują tę wizualizację pod różnymi kątami. Widzimy więc obraz naukowo spreparowanej struktury w postaci trójwymiarowej siatki pozwalającej na dystrybucję światła i cienia. Wnikamy za sprawą malarza w niewidoczne nanostruktury, zyskując dostęp do widzialnej rzeczywistości, która po prostu istnieje tylko na obrazku. Właściwie w tym miejscu możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie, konkludując, że ornament nie jest zwykłą dekoracją, którą można w dowolny sposób nałożyć na powierzchnię obrazu. Nie jest czymś wolnym i niezależnym, luźno przylegającą aplikacją, ale w istotny sposób bierze udział w kształtowaniu przedmiotu przedstawienia. Myśląc o ornamencie na podstawie zaprezentowanych przed chwilą prac, próbowaliśmy niejako odkryć warunki możliwości reprezentacji, czy ogólniej powstawania obrazu. Gdy traktujemy ornament jako czczą zabawę, ornament jest tylko zwodniczym brzegiem zdradnego morza, jak poucza nas Gombrich, cytując fragment z szekspirowskiego Kupca Weneckiego. W ten sposób chcę powiedzieć, że w sztuce od pozorów ważniejsze jest to, co znajduje się wewnątrz, właściwa miara i cel. A celowość ma zawsze wpływ na poznanie zjawiska, o czym zaświadcza Arystyp, filozof ze szkoły Sokratesa. Wyrzucony jako rozbitek na wybrzeże bezludnej, jak się wydawało, wyspy, gdy zauważył na piasku nakreślone figury geometryczne, miał podobno zawołać do towarzyszy: bądźmy dobrej myśli, widzę bowiem ślad ludzi.